Moi drodzy, witam się z wami tutaj. Hej, cześć, witajcie wszyscy. Witam się z wami w tym nowym oto miejscu, dlatego że spieprzyłam. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. Zakończyliśmy sobie odcinek w innym momencie, ale ja niepotrzebnie zaatakowałam tego pierwszego strażnika, którego tutaj mieliśmy. Także musimy z nim po prostu porozmawiać. Witamy w podziemnym świecie. Co ja widzę? Ty mnie przemienisz? Co chcesz zrobić ze mną? Milcz, będziesz teraz na usługach podziemnego świata. Już mi się podoba. Gdzie znajdę twojego przywódcę? W świątyni. A jak dojdę do tej świątyni? Nikt nie wejdzie do świątyni. Beliar osobiście o ciebie zadba. Zobaczymy. Rozdział 4. Podziemny świat. No, ale przepraszam. Teraz dopiero mogę go zabić. Otrzymałeś szatę strażników. Dokładnie o to chodziło. Gorzej, że ja znowuż nie wiem, ile mam życia. I najlepiej będzie, jak zrobimy tak, że się zapiszemy i się wczytamy. Niestety chwilowo nadal jesteśmy szkieletem, ale to tylko chwilowo. I teraz, moi drodzy, będziemy mogli sobie normalnie przejść. Posprintujemy sobie trochę. I zejdziemy teraz na dół. Mamy nowe zadanie, dostęp. Muszę wejść do świątyni, ale tylko strażnicy mogą tam przebywać. Powinienem zabić strażnika i w jego przebraniu dostać się do świątyni. Dokładnie. Czy ja mogę założyć tą jego szatę? Oczywiście, że mogę. Także zróbmy to. Z tamtymi szkieletami już nie będziemy rozmawiać, bo robiłam to w ostatnim odcinku, także myślę, że to nie ma sensu. Jednakże, no możemy się właśnie tutaj teraz już pobawić dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i myślę, że teraz już nam się uda skończyć tego moda, bo ostatnio się troszeczkę, wiadomo, zgubiłam. Tutaj mamy zombiaka numer 1. Gorzej, że znów nie widzę, ile mu robię. Tutaj się od razu zapiszę. Dobra, teraz już widzę. Okej, wyleczmy się czymś. Najlepiej tą właśnie miksturką. I lecimy, moi drodzy. Tu jeszcze jeden zombiak. Niestety ja chyba tych mikstur sobie nie zebrałam tam, na górze. Ale to już trudno. Jakoś powinniśmy sobie poradzić. Teraz będziemy w stanie wejść do świątyni. Bo jesteśmy strażnikiem. No i tutaj skończyliśmy ostatni odcinek. Już jesteśmy praktycznie na miejscu. Możesz przejść, bracie. Dokładnie, możemy przejść. Dostęp. Mamy wykonane to. Także to dobrze. No i tutaj oczywiście brama się za nami zamknie. Pochodnia. Tu jest kolejny strażnik. Niech Beliar ma cię w swojej opiece, bracie. Ej, jesteś intruzem. Czego tu chcesz? Chcę uratować mojego przyjaciela. Ha, najpierw musiałbyś przejść. Oczywiście tylko jedna dźwignia pewnie jest prawidłowa. Tak myślałam, że to będzie lewa. Ale tak to już nie miało być. Nie zapisałam się, prawda? Aha, zapisałam się przed dźwignią, no dobrze.
No i dobra, teraz spróbujmy. No, ale powinnam to zrobić szybciej. No szkurde. Potem mam sprint. Dobra, zdążyłam. Dobra. Ten korytarz mi się wydaje pełen pułapek. No, dawaj mi z siebie wszystko, co masz. I teraz zobaczymy. Chyba jednak musimy zejść na dół. To był w ogóle ogromny szkielet, nawet nie zauważyłam. Zejdźmy na dół. Skręt z bagiennego ziela, dzięki. O proszę, znowu zombiak. Nawet nie zauważam za bardzo, co tam było w tej skrzyni. A coś zebrałam. Przemiana w szkieleta. Po co mi to? Dobra, zrobimy tak, że teraz od razu... Ach, ach, tu jest drabina. Ale co mi da przemiana w szkieleta? Wydaje mi się, że nic. Jak to otworzyć? Tam też była drabina. Okej, na szczęście się nie zabiłam. Ja bym tam weszła do środka, wiecie? Ale się nie da za bardzo. Da ist nichts zu holen. Przemiana w szkieleta. No po coś dostałam ten zwój. Tylko, że ja nie rozumiem po co. Przyszłabym sprawdzić, co tam jest. O, tutaj coś jest. Wiem, że ja nie powinnam tutaj wchodzić, bo to na cheatach to zrobiłam w sumie. Podejrzewam, że tutaj... No nie, no bo ja jestem też szkieletem. No nie wiem, skoro się tam dało wejść, to ja po prostu chyba jestem głupia i nie wiedziałam jak. Nie wiem też, jak otworzyć kratę, więc po prostu, żeby dłużej nie przedłużać, moi drodzy, bo pewnie tam musimy dalej się udać, to ja po prostu się tam przejdę. Wiadomo, w jaki sposób. Od razu sobie wyłączymy. Nie będę się jedyne czego robić, to leczyć na tym, bo czasami faktycznie to może wspomóc nam przechodzenie moda. Ale przepraszam, tutaj miałeś to szybciej zrobić. Dobra.
Pędzimy. No, dawaj kostkę z siebie. Okej. Czy to jest jakiś labirynt? Coś w tym stylu. Znowu zombie. A może nie? Szkielet tym razem. Okej. Zaraz mam klucz prawdopodobnie do tych drzwi. Ale to sprawdzę za chwilę. Jeszcze chcę iść tam na drugą stronę, zobaczyć, czy czegoś nie znajdę. Słyszę demona. Nie, to tylko szkielet. Pierścień. Co to za pierścień? Ochrony przed bronią. Tu są jakieś dźwignie i zapewne tylko... Zapewne tylko jedna z nich jest prawidłową dźwignią. Albo po kolei trzeba je... No, tak nie miało być. Dobra, spróbujmy kolejną. Czerwoną. Nie, czerwona nie. To może niebieska. Dobra, niebieska pomogła. Okej. Może ten demon jest za tym, za bramą? Nie wiem, ale to na pewno nie mój żołądek. Chociaż nie powiem, zjadłabym coś. Ale to nie mój żołądek. Gdzie? Co? Cześć. Styl walki się poprawił. 109% mam. Chyba sobie za pomocą tych dźwigni pootwierałam... bramę? Nie? Ale przecież tutaj już nic nie było. Ała, tak nie miało być. No dobra, to jeszcze raz. Jestem upośledzona, dlatego nie martwcie się, dlatego ja czasami... Po prostu dlatego używam cheatów, żeby się nie denerwować chwilami. Bo jak na mój gust to te pochodnie powinny zadziałać, a coś jednak nie działa. Dlatego niestety wybaczcie mi, ale tak właśnie będę przechodziła przez bramy, bo... Po prostu ja mam wrażenie, że ja coś popsułam i to dlatego nie mogę przejść na przykład. To naprawdę nie mój żołądek, tylko jakiś demon.
No dobra. Ała, Jezusie Mario. Nie wiedziałam, co to. Nichts zu holen. Ale tam chyba nie powinnam wchodzić. Coś mnie chyba omija. Jak ja mam tu przejść? No na pewno nie tak. Wiecie co? Chcę coś sprawdzić. Więc wybaczcie, że to zrobię w ten chamski sposób. Ale chcę zobaczyć, czy to jest w ogóle dalsze przejście. I z tego, co widzę, tego tutaj nie ma. Także w ogóle ja nie wiem, gdzie mam iść trochę. Na pewno nie mam iść w te drzwi. Tu są kolce w ogóle. Kurde, ale ja nie mam więcej chrząszczyka. Chyba jednak musimy się rozejrzeć. A to co miało być? Ja mam to otwarte, prawda? Tak. Co robi to? Umrę. Tak, umrę, ale coś się otwiera. Czy ja naprawdę jestem zbyt tempa? Czy o co chodzi? Co ja mam tu zrobić? To jest wszystko już pootwierane przeze mnie. Tu była dźwignia. No jak na mój gust, te kraty powinny mi się otworzyć. Coś się nie dzieje. Wciśnięcie tutaj jakiejkolwiek innej dźwigni już nie pomaga. Ostatnio niebieska była dobrym wyborem. No i otworzyłam sobie to.
jest jeszcze jakaś dźwignia jedna. Ale umieram. Także tutaj już nic nie mamy do naciskania. No to jest cały czas zamknięte. No ja nie wiem. Może spróbujemy się przebić tędy? No tutaj jest dobra droga ewidentnie, bo to widać. No niestety, czasami przejście moda wymaga użycia tego. Okej, to nam się zamkło teraz. No niestety, przejdziemy w trochę taki chamski sposób tego moda, ale przynajmniej się nie leczę cheatami. Tylko pomagam sobie to ukończyć, bo ta modyfikacja jest chyba faktycznie jakaś zbugowana. Przynajmniej na taką wygląda i tak się zachowuje. Dobra, mamy regały na książki. Ale widzę, że nie mogę ich czytać, więc w sumie nie ma to chyba sensu. Kim ty jesteś? Naczelny strażnik. Więc to ty jesteś tym nieproszonym gościem. Czekałem na ciebie. Jestem tu tylko po to, by ratować mojego przyjaciela. To był twój błąd, by mnie szukać. Twój koniec jest bliski. O, Beliarze, pozwól mi mu odpokutować za jego występki. Idę za tobą? O mój Boże. Co tu się dzieje? Jakaś arena? No dobra. Tamten coś odprawia. Ja się może wyleczę. Okej, zabiłam go. Co tu się dzieje? Dusza Rafaela. Coś mnie chyba omija, wiecie? Dostęp do jaskini. Rafael. Co tu się dzieje? Wow! Co się stało?
Ła, Jezus! Widzę, że bicie się z demonem to nie był dobry pomysł. Może sobie założymy łuk? Co wy na to? Ała! Ach, tam się teraz bariera zrobiła taka. Dobra, z ciebie zebrałam to, co mogłam. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że dopóki nie pokonam tego demona, to nic z tego nie będzie. Na to mi wygląda. Ale nie podchodź tak. Okej, sam się zabił. Dobra. No i co teraz? Teraz to się trochę pogubiłam, wiecie? No tak to na pewno nie miało być. Wiecie co, może ja się wczytam? Pozabijamy tutaj to wszystko. Okej, on też się zabił. Okej. Dobra. Ale to nie w ten sposób. O mój Boże, dobra. No. Co tu się dzieje, no? Coś tutaj jest nieźle zbugowane.
Dobra, jeszcze raz wczytamy. Nie, 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 wczytuję. Nie, chciałam zapisać grę. Dobra. Jest bardzo dziwny ten finał. Okej. Nie masz szans. Dobra, coś się nam ruszyło. Popełniłeś błąd, pojawiając się tutaj. Dobra, teraz się pojawił nam demon. Dobra, teraz to ma jakiś kształt w miarę normalny. No, ale tak to na pewno nie miało wyglądać. No. Dobra, widzę, że on sam mi zabije tego demona. Dobra, demon zdechł. I tam jest ta cała dusza. Ale to nie w ten sposób. Może mam z nią porozmawiać. Hej. Rafael, to ty? Tak, udało ci się, odnalazłeś mnie. No tak, tylko co się stało? Ja jest Inos, jestem Bogiem Ognia, światłem, prawem i sprawiedliwością. Faktycznie jesteś złodziejem, jednak zachowujesz czyste serce. Nie rozumiem, dlaczego zwracasz się do mnie? Chcę twojej pomocy, by osiągnąć cel. Ale jak mogę ci pomóc? Wyślę cię z powrotem do żywych. Co z Rafaelem? Brakuje mi światła w tym miejscu, nie mogę przemienić twojego przyjaciela. Ale uratuj jego duszę, będzie ona otoczona kamieniem duszy. Rozdział 5. Kamień duszy. Co tu się dzieje w ogóle? Halo? Najemnik? Dobrze, że jesteś. Pilnie potrzebuję twojej pomocy. Co mam zrobić? Mój amulet wpadł do wody. Byłbyś tak miły, przyniósł mi go z powrotem? Jasne. Jesteś w porządku, ale pospiesz się, zanim porwie go nurt. Że co? Co tu się dzieje? Ja chyba mnie przerosła ta modyfikacja, wiecie? Chyba mnie to przerosło. Co tutaj się dzieje w ogóle? Bo ja nie rozumiem. Mam 30 punktów nauki, w ogóle... Znalazłem Rafaela, w każdym razie jego duszę. Strażnikowi wieży wpadł do wody amulet.
A przepraszam, jakim cudem? Której wieży? Gdzie do wody ci to wpadło? Kurde, ja nie wiem, o co chodzi. Myślałam, że dzisiaj skończymy tego moda, ale go nie skończymy, także dziękuję wam za oglądanie, bo tutaj coś się dziwnego dzieje. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć!